No to co, pójdziemy za panią. To jest fakt urzędny? Margarita, proszę! Nie ma strach miejsca! To w nagrodę czy za karę? Robię zebranie. My się robimy to do dobrze. A potem... Tak, zaraz pamiętam. To jest... To jest... To chce do łazienki. To chce do łazienki. Witam wszystkie serdecznie dzieci i ich opiekunów. My kontra dzieci, tracimy. Witam serdecznie. Dzisiaj przewodnim tematem jest bezpieczny Olsztyn na wodzie, no i zbliżające się oczywiście wakacje. Chciałbym serdecznie przede wszystkim powitać na naszym spotkaniu pana prezydenta Roberta Szewczyka i pana przewodniczącego Rady Miejskiej Łukasza Łukaszyna. Wszystkiego. Dobrze. Od miesiąca jest przewodniczącym Rady Miasta. Można jeszcze się. Witam też serdecznie pana komendanta Państwowej Straży Pożarnej. Gdzieś nam się schował. A, jest. Witam serdecznie pana brygadiera Łukasza Jasińskiego. Witam serdecznie pana komendanta Straży Miejskiej, pana Jarosława Lipińskiego. Serdecznie też witam Jerzego Lipińskiego, dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji. Witam serdecznie Dariusza Wasielę, dyrektora Wody Polskie, Zarząd Zlewni Wody w Olsztynie. Witam również panią komendantę, zastępcę pana komendanta Wielkiego Policji. Nie, inspektora, podinspektora Izabelę Sękowską. Serdecznie pan przewodniczący Cisza, który jest prezesem Wodnego Ochotniczego Powiatowego Ratunkowego w województwie mazowieckiego. Jak i również chciałbym powitać wszystkich zgromadzonych i widzę w tej chwili przedstawicieli pani Antonina Januczyk, olsztyński klub żeglarski i pan Dawid Rynkiewicz, Decathlon Olsztyn. Jest, wszyscy są. Widziałem też gdzieś w pobliżu gospodarza naszego tutaj obiektu, panią Sylwię Czerską, kierownika Centrum Rekreacji i Sportu Pupiel. No i na początek chciałbym poprosić i o uroczyste otwarcie, przekazanie paru słów pana prezydenta. Dziękuję bardzo. Witam wszystkie służby, ale witam nauczycieli, opiekunów naszych olsztyńskich uczniów. I pierwsze pytanie do was. Kto umie pływać? Ręka do góry. Wow, brawo. Moi drodzy, będziecie adnieżerami w tym roku? To świetnie się składa, bo dzisiaj się nauczycie tego, jak nad tym jeziorem bezpiecznie wypoczywać. Jak się zachować i poznacie zasady bezpieczeństwa, zdrowego, fajnego wypoczynku nad jeziorem. Cieszę się, że jesteście w takim razie. Jak wam się podoba? Ale wiecie, że jeszcze do wakacji trochę czasu zostało.
Tydzień! Będziemy to pokazać. Bardzo dobrze. Moi drodzy, chciałbym, żebyście dzisiaj poznali, jak działa straż pożarna, jak działa policja, jak pracuje straż miejska, jak działają inne służby, czym jest dla nas woda, bo w Olsztynie jest bardzo dużo jezior. Ile jest jezior w Olsztynie? Dużo! Dużo! To jest najlepsza odpowiedź, bo się wszyscy spierają o to, ile jest jezior w Olsztynie. Ale tym bardziej, moi drodzy, to jest bardzo poważna sprawa. Bądźcie bezpieczni, odpowiedzialni nad jeziorami przy wypoczynku na plaży. Zwracajcie uwagę na swoje koleżanki, swoich kolegów. Słuchajcie rodziców, słuchajcie ratowników, słuchajcie waszych opiekunów, kiedy jesteście nad wodą, żebyście zawsze byli bezpieczni. I po to się dzisiaj spotykamy, żebyście się tych podstawowych zasad nauczyli. Życzę wam wszystkim już bardzo dobrych wakacji, bardzo dobrych, udanych wakacji nad wodą. Gratuluję wam skończenia szkoły. Jeszcze tylko tydzień, moi drodzy. Uważam nasze dzisiejsze spotkanie, nasz festyn za otwarte. Bawcie się dobrze. Dziękuję. Dwa słowa jeszcze ma dyrektor Zrednej Wody Polskiej, pan Tariusz Wasiel. Cześć maluchy, witam wszystkich wilusińskich tutaj nad Ukierem w Olsztynie, nad najpiękniejszym jeziorem w całej Polsce i na najpłodniejszej plaży, kochani. Cieszę się, że jesteście tak liczni, bowiem dzisiaj Wody Polskie dla was przygotowały mega dużo nagród. Proszę, co nas tutaj sprowadziło. Przekazuję mikrofon reżyserowi dzisiejszego scenariusza i zaraz wszystko wam opowiem. Kochane dzieci, witam was wszystkich na imprezie tutaj. Spotkaliśmy się po to, jak powiedział już pan prezydent, zbliżają się wakacje, będziemy pokazywali, jak zachować się podczas tych wakacji, o czym należy pamiętać oraz na co zwrócić uwagę. Za chwilę przemieścicie się bliżej plaży, bliżej tego miejsca odgrodzonego. Policjanci, strażacy oraz WOP przygotowali dla was pokaz. Jest to pokaz tego, jak nie należy się zachowywać, ale w taki sposób pokażemy wam, co robią te służby i na co należy zwrócić uwagę. Ja mam wielką prośbę do was wszystkich, żebyście słuchali, co będę mówił, ponieważ bezpieczeństwo tutaj też jest bardzo ważnym elementem. Do nas będzie przyjeżdżała na sygnale pogotowie. Straż mamy tu na miejscu. Strażacy będą się przemieszczali w specjalnym umundurowaniu. Tak więc proszę was, żebyście słuchali i reagowali na to, co będę powtarzał. Tak więc zapraszam was na wszystkich, żebyście się odwrócili. Za chwilę przygotujemy miejsce do ćwiczeń i za 5 minut zobaczycie na wodzie, tu niedaleko będziemy ćwiczyć. Dobrze? Zapraszam wszystkich, odwracajcie się i będziemy się ćwiczyć, pokazywać. Zapraszam. Zobaczcie, wyrzuciła się łódka, wyrzuciła się łódka.
momencie trwa udzielanie pomocy. Na jednej z łódek znajduje się osoba, która nie ma czynności życiowych. Tą jedną osobą pilnie zaraz dostawała się, będzie tutaj, będzie będą płynąć wokół tutaj do brzegu w celu udzielenia jej pierwszej pomocy medycznej. Machamy do strażaku! Super! Jest bardzo mocny teraz. Jest ok? Góra! Kurą karabinek? Przejdziesz. Nie, może tam się coś. Już zostaną. Zobaczcie, w tym momencie koledzy ubierają nurka, sprzęt specjalistyczny. Zanim on pójdzie pod wodę, to by się odwrócił? Tak? Turu, odwróć się. Machamy do nurka! Machamy! Nurek odmachał, tak więc kochane dzieci! Za chwilę nurek zejdzie pod wodę i tutaj dowódca będzie opowiadał, co będzie robił nurek. Nie zgisz, zaczekaj, nie wskakuj jeszcze. Proszę łosoś z kołykiem. Dzień dobry. Właśnie dostaliśmy zgłoszenie, że jedna osoba mogła nie wypłynąć spod tej żaglówki, że może znajdować się pod wodą. Nurek jest ubrany, już skafander przygotowany. Został sprawdzony sprzęt i zaraz nurek udaje się do wody. W
celu wykonania zanurzenia kontrolnego. Dobra, Turul, zanurzenie kontrolne. Mogę pana prosić, co to jest? Tak, to zanurzenie kontrolne. Nurek wskoczył do wody i teraz poda parametry, sprawdzi ci ciała sprzęt, czy maska jest szczelna, czy dobrze mu się oddycha i czy jest wszystko w porządku. Jeśli da sygnał, że jest wszystko w porządku, rozpocznie zanurzenie. Mamy zanurzenie kontrolne. Tego nie będziemy wyciągnąć. To prawie nic tak wyszło, to tak nie wyjął. Turul! Teraz nie słyszysz? Ty, no to dobra, na takie przyjdę. No dobra, zrozumiałem. Turul! No to teraz lepiej wyglądać. Żeby nie spadać po tej stronie, gdzie stoi pani z kamerą. Proszę wymienić mi trzy pojazdy, którymi poruszają się policjanci. Po kolei. Po kolei. Jedna osoba na mnie odpowiada. No, radio było słyszeć. Tak, ale samochód. Tak, ale natomiast te uczucia, jak już zaczniemy, to nie można ich przerwać. Tak jak powiedziałem, do trzech przypadków. Albo zacznie grupą czynności życiowej, albo przyjdzie karetka i Kochane dzieci! Co należy zrobić, to za chwilę na plaży się pojawi piesek, tak więc jak pojawi się piesek, to zrobimy duże kółko. I pan przewodnicy będzie pokazywał, co robi jego piesek. To spinka ma na górę. Załóż paski. I w drugą stronę. Majka, na pewno się ustawi. Dobra, kochane dzieci, na idzie tutaj do nas przewodnik psem. Tak więc zapraszam, jakbyście chcieli zobaczyć, zapraszam pana przewodnika. Kochane dzieci, robimy duże koło. Jak chcecie popatrzeć, jak pies będzie wykonywał polecenia policjanta, robimy duże koło. Odejdźmy dalej, bo piesek musi mieć bezpieczeństwo. Nie podchodzimy! Kochane dzieci, kółeczko robimy i za chwilę zobaczcie, piesek już się denerwuje, już patrzy. Słuchajcie, jest to pies specjalistyczny. Jest to pies specjalistyczny do materiałów wybuchowych, tak więc. Zapraszam tutaj wychowawcę z SP5, bo mam jakąś zgubę jego.
Na co dzień pracuję jeszcze z jednym pieskiem, Chesterem, który tam został przy radiowozie policyjnym. No co, mogę wam powiedzieć jeszcze, że jak będziecie chcieli, będę mógł zaprezentować wam przeszukanie. Pożyczę od was ze 4-5 plecaków i wtedy zobaczymy, czy ktoś ma coś niebezpiecznego, że tak powiem, w plecaku. Mam pytanie do was. To piesek, ten, który chodzi w policjantę, jest policjantem? Tak, każdy pies, który pracuje w policji, jest tak samo policjantem jak każdy z was. Zobaczcie, jak